pozdrowić Was w kolejnym vlogu. Na samym początku chciałam Wam bardzo podziękować za komentarze pod ostatnim filmem. Nie spodziewałam się, że będzie ich aż tyle i że wszystkie, praktycznie wszystkie, były pozytywne odnośnie moich włosów, że Wam się to podoba, że pasują mi, że dobra zmiana i tak dalej, zmiana na plus. Bardzo się cieszę, że Wam się podoba, bo to oznacza, że będziecie mnie dalej oglądać, że Wam nie będzie przeszkadzał ten widok krótszych włosów. Spodziewałam się, że będzie trochę komentarzy typu, że jakby, że nie spodziewaliście się, że mogę się odważyć, albo że jak mi nie było szkoda tych włosów obciąć, albo że zawsze kojarzyliście mnie z długimi włosami i teraz będzie ciężko się przyzwyczaić i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, takie neutralno-negatywne. Ale nie było. Wszystkim zrobiłam niespodziankę i wszystkim się to podoba, także super. Zaczynamy vloga. Dzisiaj jest wtorek i ja właśnie wróciłam z takich mini zakupów. Odebrałam jedną paczkę i chciałam razem z Wami ją odpakować, dlatego że jest to biżuteria. Zamówiłam sobie biżuterię. Chciałam kolczyki, takie wiecie, bo teraz jak mam krótsze te włosy, jak sobie na przykład za ucho dam tutaj jedną stronę, to fajnie jest jak mam jakieś większe kolczyki i na co dzień noszę te takie kółka, nie wiem skąd w sumie one są, chyba z Happiness Boutique i to jest taka stal nierdzewna. Chyba tak. W każdym razie nic się z nim nie dzieje, to nie jest jakiś taki metal sztuczny typu Sinsay czy H&M. Więc bardzo je lubię, aczkolwiek wiecie, no chciałam coś nowego, chciałam coś innego na zmianę. Może troszkę większego, no i zamówiłam. I zamówiłam jeszcze jeden naszyjnik, który mam wrażenie, że teraz jest bardzo popularny. W sensie ten rodzaj naszyjnika i wszystkie dziewczyny go noszą, więc nie chcąc być ostatnia w tym trendzie, również zamówiłam, podoba mi się, zobaczymy jak on będzie wyglądał na żywo. W międzyczasie jeszcze gotuję krem pomidorowy, bo jakoś tak mi się zachciało. I zamówiłam wszystko z Blink Shop, tak się nazywa ten sklep. W sumie tam znalazłam takie najbardziej interesujące mnie wzory, jeśli chodzi o i naszyjniki, i kolczyki. Gdzieś mi się to po prostu przewinęło przez jakąś stronę. O, okej. Myślałam, że te kolczyki będą troszkę większe. Zobaczcie, one są takie w miarę małe. Dobra, przymierzymy, zobaczymy. Bo myślałam, że one będą większe niż te. A się może okazać, że one są wielkościowo takie same, bądź nawet i mniejsze. No dobra, a i to jest takie. Okej, zobaczcie. Tak to wygląda. Taki jest kolczyk. I to jest tak jakby z takiego, nie kamienia, a takiego jakby plastiku, takiego lastryko może, coś takiego. Dobrze, załóżmy to i zobaczmy, jak to się w ogóle zakłada. No i jak to wygląda. Podoba mi się to, że wiecie, tutaj jest to właśnie serduszko, które będzie się wyróżniać i tak dobitnie pokazywać, że coś tutaj jest. Bo wcześniej jak miałam taki zwykły, wiecie, zwykłe kółko, mimo tego, że ono było dosyć grube, bo ono jest takie szerokie, to jednak nic się tu takiego nie wyróżniało. A tutaj ładnie to wygląda. Nie wiem akurat czy z tymi naszyjnikami, bo muszę się tak zobaczyć nie w kamerze, ale tutaj z tymi włosami fajnie mi się to podoba, bo właśnie to serduszko się wyróżnia. Także okej. Myślę, że sobie je zostawię, bo właśnie przez moment myślałam, że one będą za małe, ale przez to, że mamy to serduszko, to one jednak się wyróżniają, więc spoko. I druga sprawa, ojoj, to jest malutkie. Zamówiłam taki naszyjnik z kamieniem księżycowym. Chyba tak one się nazywają. W każdym razie myślałam, że on będzie większy, ten kamień, szczerze powiedziawszy. Zastanawiam się, czy wybrałam dobry rozmiar, dlatego że chciałam, żeby ten naszyjnik był troszkę dłuższy niż te. Bo zawsze noszę takie właśnie króciutkie. Oj, jakie to jest cieniutkie.
Może to będzie dłuższe, zobaczymy. Jeśli nie, to na pewno poleci do zwrotu, bo jednak chciałabym coś takiego, no, dłuższego po prostu. Ok, zapięłam to na ostatni możliwe kółeczko, oczko. Schowam tamte i jak to wygląda. No właśnie nie wiem, czy to nie będzie za krótkie. Oczywiście nie wiem, czy będę nosić ten kamień do golfów na przykład, albo do bluzek, które mają dosyć wysoki dekolt, a w zasadzie go nie mają. Bardziej kupiłam go z myślą o bluzkach, które mają jednak wycięty ten dekolt, żeby te naszyjniki troszkę jakby głębiej wchodziły w ten dekolt. No i właśnie nie wiem, czy to nie jest zbyt krótka długość. Ja zamówiłam, to jest rozmiar 50 cm i co prawda z tym kamieniem nie było innego rozmiaru chyba, ale fajnie jakby był na przykład tak 50, może 5, 6, może 60 to już by było za dużo, nie wiem, bo słuchajcie, jak tak dalej się oddalę, to nawet spoko to wygląda. Także ja się zastanowię, kolczyki sobie raczej na tak 88% zostawię, bo podoba mi się to, że to serduszko się tak wyróżnia. O, widzicie? Niby tego złotego nie widać, ale serduszko widać. I jeżeli chodzi o ten naszyjnik, no to muszę sobie go przymierzyć z takimi innymi bluzkami, które gdzieś tam są bardziej wycięte i jak to leży, jak to się prezentuje. W każdym razie w tym sklepie naprawdę tego jest pełno. I to jest stal nierdzewna, stal chirurgiczna, jakby to samo. I na przykład tych kamieni, pokażę Wam jeszcze z bliska, to jest bardzo, bardzo delikatny łańcuszek w ogóle. Myślałam, że będzie troszkę taki mocniejszy, szerszy, ale zobaczcie, tak wygląda kamień. To jest kamień niby księżycowy. Wiecie, nie wiem, czy to prawda, czy nie, czy to w ogóle. W każdym razie one są dosyć teraz popularne. Już mi się poplątał ten łańcuszek. Jezu, o jaki on jest, słuchajcie, delikatny. To jest jakiś. Wow. Naprawdę, na niego trzeba bardzo uważać. On ma takie tutaj oczka malutkie. Nie wiem, czy to nawet kamera odda, ale naprawdę bardzo, bardzo delikatne ma. Więc trzeba się obchodzić z tym jak z jajkiem. No dobrze, ja się zastanowię. Co to będzie z tymi łańcuszkami i zobaczymy, czy sobie zostawię, czy też nie. Nie były one drogie, bo chyba jakoś, nie wiem, około 50 zł, zarówno i kolczyki, i naszyjnik. Podlinkuję Wam w opisie. No, zobaczymy, zobaczymy. Ale przesyłka fajnie szybko przyszła, mimo tego, że wzięłam pocztę, ale wzięłam pocztę do Żabki, więc może oni mają jakiś taki umowę, która przyspiesza działanie poczty, bo tak to poczta to jest dosłownie katastrofa. Umyłam się włosy, bo jutro chcę nagrywać filmy stacjonarne na drugi kanał. Stwierdziłam, że trzeba jakoś wyglądać, a dzisiaj po siłowni to te włosy byłyby takie tylko do związania jutro, więc nie chciałam tak robić. I dzisiaj tak na szybko właśnie użyłam tylko szamponu, bo ostatnio dzielnie używałam odżywek takich do spłukiwania. Ale z racji tego, że dzisiaj chciałam tak szybko ogarnąć ten prysznic i mieć z głowy,
To wleciała taka odżywka bez spłukiwania z Gliskóra. Akurat tutaj już mi się kończy, ale w sumie nie widziałam dużych różnic pomiędzy różnymi wersjami. Kolejną mam już w szafce, czeka sobie na swoją kolej i to jest akurat taka niebieska. Jeszcze nie korzystałam w ogóle z tej serii niebieskiej z Gliskóra, więc zobaczymy. Na razie nie suszę tych włosów, niech sobie same tak wyschną. Jutro je pewnie wymodeluję, wyprostuję rano, dlatego że po prostu nie chcę mi się tego robić. Dzisiaj po treningu tak mnie ręce bolą, że jak myłam pod prysznicem włosy, a ostatnio myję tak do góry, że mi się tutaj woda leje, nie że schylam głowę, więc moje ręce jak tak były u góry, no to wiecie, aż po prostu opadają. Więc jak sobie pomyślę, że miałabym je jeszcze modelować i suszyć te włosy, to moje ręce odmówiły posłuszeństwa, więc nie dzisiaj. Idę sobie zrobić kolację i pochillować, bo naprawdę dzisiaj dużo zrobiłam na siłowni, zarówno cardio, jak i yoga, a yoga też była taka bardziej wzmacniająca, aniżeli rozluźniająca, dlatego że mamy w sumie dwie jogi w tygodniu i ta w środy no jest właśnie taka mocniejsza, że czuć później te mięśnie, a ta, która jest w niedzielę, no to jest bardziej taka relaksująca, wyciszająca, więc dzisiaj był wycisk. Czas na odpoczynek. Dzień dobry, w kolejny dzień. Dzisiaj czas na awokado, bo już jest takie mięciutkie, więc rozkrajamy i zobaczymy, jakie będzie w środku. O, idealne! Idealne! Więc zrobimy sobie takie moje guacamole, czyli ja nie dodaję jakoś dużo przypraw, ale już sobie opracowałam taki przepis najlepszy na właśnie najlepsze guacamole, takie domowe. Będzie awokado Hass. Słuchajcie, to awokado jest kompletnie inne niż takie zwykłe. Tamto zwykłe, po pierwsze, nigdy nie mogę trafić z tym, żeby było dojrzałe. A tutaj to Hass, jakby wiadomo, że musi sobie dojrzeć, ale przynajmniej wiem, kiedy jest dojrzałe i kiedy mogę go otwierać. I przeważnie zawsze mi się to udaje. Znaczy, w sumie zawsze, zawsze. Okej, konsystencja mniej więcej jest taka. Ono jest jakby takie miękkie, ale gdzie nigdzie ma jeszcze takie lekko twarde kawałki, ja się tym nie przejmuję. Oczywiście dodaję sól. Już zjadłaś? Kto to taki głodny dzisiaj jest? Ojej! Będzie pieprz świeżo mielony. Dodaję też czosnek. Gdzie ten czosnek? Słuchajcie, zgubiłam czosnek. Tutaj jest. Dobra, czekajcie. Mamy czosnek. Można też dodać sobie te suszone pomidory z czosnkiem i bazylią. Ale ja dzisiaj tego nie będę robić. Jakoś nie wiem, nie mam ochoty. I szczerze powiedziawszy, to wszystko. Można dodać sobie jeszcze troszkę oliwy, ale no, z racji tego, że awokado już jest dosyć tłuste, oczywiście ma te dobre tłuszcze, ale jest tłuste, no to ja już nie dodaję oliwy, ale wiem, że niektórzy tak robią. No to już według uznania. Gotowe guacamole. Ono teraz troszeczkę puści wody przez sól, ale generalnie nie zmieni jakoś dużo swojej konsystencji, więc nadal będzie takie kremowe. A to jest moja propozycja podania. Zawsze, ale to zawsze z pomidorem. Moim zdaniem to najlepiej smakuje. Jeszcze bardzo lubię z jajkiem na miękko, takim, że żółtko się rozpływa, na przykład sadzone albo jajko poché, ale wiecie, to jest trochę zabawy z tym. A dzisiaj też nie mam ochoty na jajko, więc został sam pomidor. Przepyszne, tutaj kaweczka wlatuje i można zaczynać dzień. Wszystkim życzę smacznego, jeżeli coś jecie, i miłego dnia dla siebie też. Dzień dobry, dzień dobry. Przez moment myślałam, że to jest afera, ale to jest koc. Przychodzę do Was tutaj z szybkim pytaniem, dlatego że dzisiaj rano jak robiłam makijaż, tak sobie pomyślałam, że od
kilku dobrych tygodni już używam cały czas codziennie tych samych kosmetyków i jestem ciekawa, czy może chcecie taki, może nie tutorial, ale taki może chat make-up, że będę robiła makijaż przy was, pokażę wam, czego używam, takich moich perełek, które się naprawdę sprawdzają i wcale nie chcę ich zastępować i za każdym razem też właśnie jak próbuję je zastąpić, to mam wrażenie, kurczę, czemu to zrobiłam, przecież tamte kosmetyki są najlepsze i moim zdaniem dla mnie w tej takim, w tym takim progu cenowym nie ma nic lepszego. Także chciałam wam o nich troszkę opowiedzieć właśnie i przy okazji robienia tego makijażu może mogłabym odpowiedzieć na jakieś pytania. Jeżeli chcecie taki film, to możecie już zadawać nawet pytania w komentarzu do takiego filmu, ale jeszcze też na Instagramie dodam taką, wiecie, story, żebyście zadawali pytania i jeżeli będziecie zainteresowani generalnie w większości, to możliwe, że w przyszłym tygodniu by się taki film pojawił, dlatego że w przyszłym tygodniu mam troszkę luzu. U mnie w pracy jest tak, że pod koniec miesiąca jest takie, wiecie, takie spięcie, żeby wszystko zrobić na czas, bo koniec miesiąca jest takim deadline'em. Więc w tym tygodniu mam trochę pracy, chociaż nie tak, żebym od rana do wieczora siedziała, ale jednak troszkę więcej niż na przykład na początku miesiąca. A że przyszły tydzień to jest początek miesiąca, to będę miała nieco luźniejszy, więc się skupię bardziej na YouTubie, czy to na tym kanale, czy na drugim. No, a na tą chwilę to wszystko. Chciałam wam tylko powiedzieć o tym filmie z makijażem. Ja biorę się do pracy. Nagrałam teraz film na drugi kanał, dżunglowy, roślinny, i nagrałam, w ogóle może wam powiem, o co chodzi, dlatego że nagrałam taki, no nie tutorial, ale jakby zasady uprawy tej rośliny. To jest Monstera Monkey Mask i opowiadam wam o tym tutaj, dlatego że może niektórzy z was wcale nie pasjonują się jakoś bardzo roślinami, ale na przykład zmagają się z uprawą tej rośliny. Ona jest dosyć popularna w polskich domach. Ogólnie teraz jest popularna, bo można ją dostać nawet w Lidlu, Biedronce za fajną, przystępną cenę. I jeżeli się zmagacie z uprawą tej rośliny, to zapraszam was właśnie na kanał drugi, Dżungla w Mieszkaniu, bo tam opowiadam stricte o tej roślinie, jak ją uprawiać i mam wrażenie, mam nadzieję, że to będzie fajny film nie tylko dla osób, które mają, kolekcjonują wiele roślin, bo no, każdy gdzieś tam ma jakąś roślinę w mieszkaniu, w domu. Może wy akurat macie i chcecie, jakby, żeby ona lepiej wyglądała, no to zapraszam właśnie na drugi kanał. Jak już sobie w ogóle tak gadamy, to już jakiś czas chciałam tutaj do was przyjść i troszkę powiedzieć wam o tym wosku zapachowym. To jest Estée Candles Saffron, Szafran Oat Patchouli. Tak wygląda opakowanie. Ja kupiłam ten wosk na promocji w Rossmanie za 12-13 zł. Słuchajcie, jak to pięknie pachnie. Jeśli ktoś lubi zapachy męskie, ciężkie, właśnie szafranowe, patchouli, drzewo sandałowe, to na pewno wam przypadnie do gustu. I słuchajcie, ja trochę tak oszczędzam ten wosk, chociaż one nie są drogie. W normalnej cenie chyba kosztują 25, nie, 30 chyba złotych. Nie wiem, w każdym razie nie należą do jakichś takich, wiecie, gigantycznie drogich wosków. W każdym razie, co też mnie pozytywnie zaskoczyło, to to, że on bardzo długo pachnie. Ja teraz mam nowy kominek, sobie kupiłam. Taki oto. Też wam zostawię linka w opisie, bo kupiłam go na Allegro. I tutaj, mimo tego, że jest dosyć duża miska, to jedna taka kostka przeze mnie jest palona, nawet wam mogę powiedzieć przez ile godzin, dlatego że używam tea lightów. O, jeden tea light świeci się 4 godziny i ja około 3 takich tea lightów używam na jedną kostkę. I słuchajcie, to tak mocno pachnie. Oczywiście w miarę upływu czasu, że tam przy trzeciej kostce, no to już ten zapach jest tak mniej wyczuwalny, ale gdzieś tam nadal jest. A przy pierwszej to w ogóle to jest
tak mocny zapach, w całym mieszkaniu pachnie. Przepiękny, przepiękny zapach. Ja sobie teraz mogę nawet odpalić, bo nie wiem na jakim etapie jestem z tym woskiem, który jest w kominku. Dlatego, że już chwilę on tam sobie jest, więc sprawdzę, czy po prostu jeszcze pachnie, czy już trzeba wymienić. W każdym razie wydajny, niesamowicie wydajny. I nawet wiecie, nie musicie tego palić cały czas, bo rozpalicie, on się roztopi, zapach przejdzie po całym mieszkaniu i możecie zgasić tak naprawdę. Więc ten zapach, tylko błagam, błagam, nie wykupcie mi wszystkiego. Nie wiem, czy jestem aż taką influencerką, ale wiecie, wszystko możliwe. I drugi zapach, który też się skusiłam, bo był na promocji, to jest lotus. Kwiat lotosu, konwalia, jakiś yuzu, nie wiem. W każdym razie on pachnie świeżo, tak troszkę kwiatowo, ale nie takie kwiaty typu róża czy tulipan, tylko właśnie coś takiego lżejszego jak konwalia. Przepiękny, świeży, wiosenny, letni. Nawet może bym nie powiedziała, że letni, ale właśnie wiosenny. Przepiękny też zapach, natomiast teraz jakoś się skupiłam na tym szafranie, bo no cały czas, wiecie, no nie mogę się jakby nawąchać go, jest po prostu przepiękny. Także polecam wam. Wiem, że jeszcze są inne zapachy z tych wosków Esti i pewnie będę sobie testować, bo naprawdę, naprawdę są wydajne. I na promocji można je kupić za 12 zł, więc tak naprawdę macie 6 kostek za 2 zł, macie jedną kosteczkę, która pachnie tak długo. No ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tymi woskami. Wcześniej miałam, i też sobie bardzo chwalę, woski z Twinkle Candle. Mam jeszcze tutaj chyba jedną kosteczkę z właśnie tej firmy Massimo. Ale słuchajcie, te kostki mimo tego, że przepięknie pachną, ja uwielbiam te zapachy, bo uwielbiam na przykład, kurczę, już nie pamiętam, taka jesienna wersja, zapomniałam jak się nazywa, taka w bordowym opakowaniu, to uwielbiam tamto, to Massimo też jest super, to jest taki typowy męski zapach już, ale mam wrażenie, że one tak pachną na jednego tea lighta tylko i że następny tea light jak odpalimy, to już nie pachnie tym zapachem, tylko tak jakby się coś paliło i no nie podoba mi się to w tych woskach, bo one nie należą do najtańszych, one chyba kosztują 50 zł za takie opakowanie, więc no tak trochę niezbyt wydajnie. Ale czasami na pewno się jeszcze będę skuszać na te Twinkle Candle, bo mają piękne po prostu zapachy. Więc woski też polecam z Twinkle Candle, ale to Esti dla mnie to jest jakieś odkrycie, nie wiem, tego roku chyba. No, w Rossmanie możecie je znaleźć, oczywiście też w internecie pewnie też można kupić. Ale jak chcecie powąchać, tak wiecie, zanim kupicie, no to Rossman myślę, że jest fajną opcją do tego. Zrobiłam dzisiaj pierwszy raz w życiu mac and cheese, czyli makaron z dużą ilością sera. To jest danie, które jest popularne w Ameryce, ale wchodzi już do Europy też, często można je znaleźć. W każdym razie pierwszy raz je robiłam i wzięłam przepis z e-booka Eli Nowak, dlatego nie będę wam tutaj go podawała, bo jakby szanuję jej pracę i to, że wykonała naprawdę świetną robotę. Ja kupiłam te e-booki i korzystam z nich, nawet powiedziałabym, że prawie codziennie, więc naprawdę polecam. Nie wiem jak będzie smakować, bo tak jak wspomniałam, pierwszy raz robiłam, ale zabieram się za jedzenie, bo pachnie pięknie. Obejrzę sobie jakiegoś YouTube'a i wracam do pracy, bo niestety w tym tygodniu trochę dużo tego mam. Słuchajcie, byłam w Half Price. Nie pierwszy raz, ale pierwszy raz zrobiłam tam zakupy, ponieważ ostatnim razem, taka mała historyjka, zanim pokażę wam co kupiłam. Ostatnim razem jak byłam, tak przypadkowo, bo przechodziłam, weszłam, chciałam zobaczyć w ogóle co w tym Half Price jest, bo bardzo dużo osób, znaczy osób, ogólnie jest tak reklamowane teraz to Half Price, więc zeszłam, zobaczyłam, to jest taki, mam wrażenie, nieco mniejszy, skromniejszy, ale bardziej uporządkowany TK Maxx, bo można tam znaleźć markowe rzeczy typu właśnie z takich wyższych półek i
No, tak jak właśnie w TK Maxie, ale jest to wszystko tak jakoś schludnie poukładane, bo mam wrażenie, że do każdego TK Maxa, jak zawsze wchodziłam, to się czułam trochę jak w takim second handzie. Więc tutaj Half Price pod tym względem wygrywa, natomiast z tego co kojarzę, tam praktycznie w ogóle nie ma domowych rzeczy. A jeżeli są, to bardzo mało, wręcz nie wiem, może jakaś jedna półka. Więc w porównaniu do TK Maxa, no to tutaj TK Max trochę wygrywa. Ale do sedna. Byłam właśnie za pierwszym razem, no i tak sobie przeglądałam te rzeczy, co tam jest takiego ciekawego. Głównie skupiałam się na torebkach, na właśnie tym dziale torebkowo-portfelowym i wpadł mi w oko taki kuferek na kosmetyki. I stwierdziłam, że nie, no może kiedyś, wiecie, po prostu gdzieś tam zakopałam tą myśl i no i poszłam dalej. No ale ten kuferek za mną chodził i chodził i chodził. Sprawdzałam na stronie internetowej Half Price, bo oni też mają sklep online i można go było kupić, z tym, że musiałabym płacić za przesyłkę. Dodatkowo w ogóle nie mogłam się zalogować do tego sklepu, a tam trzeba być w tym klubie, żeby się w ogóle zrobić zakupy. Także takie trochę miszmasz. Więc stwierdziłam, że pojadę, bo ten kuferek chodził za mną aż do tej pory i tak się cieszę, że go mam. To był zakup, w zasadzie jest zakup, który jest przemyślany, który wiem, że jest taki, że na pewno ze mną zostanie, na pewno został dobrze przemyślany przeze mnie i taki, wiecie, że nie żałuję, że to nie był spontan. To było coś, po co chciałam, wiedziałam ile kosztuje, wiedziałam, że chcę to kupić. I słuchajcie, już wam pokazuję. Tak wygląda, czarno, taki kremowy. Tutaj ma taką skórkę pikowaną i jest on z firmy, już wam mówię, DiForo. Nie kosztował dużo, 110 zł, więc jak na tak fajnie wykonany kuferek, myślę, że w porządku cena. Jest on tutaj oczywiście otwierany, ale to nie wszystko, bo w środku jak otwieracie, to macie taką przegródkę na jakieś płytsze kosmetyki, mniejsze i głęboką kieszeń do przechowywania większych kosmetyków. No i lusterko, które jest bardzo przydatne do malowania się. I co mi się podoba w tym kuferku, to to, że ja będę mogła sobie schować wszystko, wszystkie moje kosmetyki kolorowe właśnie w jedno miejsce, łącznie z pędzlami. Dlatego, że ja kosmetyków kolorowych naprawdę nie mam dużo i aktualnie trzymam je w takim jakby pudełku wiklinowym. Znaczy to nie jest pudełko, to jest taka niby doniczka wiklinowa, taki box, koszyk, o koszyk wiklinowy, o coś takiego. I osobno pędzle i to sobie siedzi w łazience. I co prawda spoko, nie przeszkadza mi to, ale na przykład, wiecie, jak będę miała to wszystko tutaj w jednym, to jakoś tak, nie dość, że będą przykryte te kosmetyki, nie będą się kurzyć, to jednak nie będzie to w takiej doniczce wiklinowej. No bo to jednak gdzieś tam mam z tyłu głowy, że to była, że ten koszyk wiklinowy był kupiony z myślą o doniczce, jako doniczka, czy osłonka w sensie. No więc po prostu stwierdziłam, że sobie przełożę wszystkie kosmetyki. Bardzo mi się ten kuferek podobał. Były jeszcze w innych kolorach, był taki różowo-granatowo-kremowy. I co prawda on też był ładny, ale z myślą o tym, że ja ten kuferek będę trzymała na wierzchu w łazience, no to pasowało mi coś takiego bardziej stonowanego, klasycznego, w klasycznych kolorach. No i taki oto mam. Bardzo się cieszę, że go kupiłam. Bałam się, że jak pojadę do tego Half Price dzisiaj, to go już nie będzie, ale było 6 na półce, więc bez problemu mogłam sobie wybrać taki, wiecie, nieuszkodzony. Chociaż te produkty naprawdę są w bardzo dobrym stanie, ale wiecie, gdzieś tam jakaś ryska mała była na jednym, więc wybrałam sobie taki, który rzeczywiście jest w idealnym stanie. Tutaj jest napisane, że to jest podnoszona wkładka na biżuterię i dużą przestrzeń na kosmetyki. I co prawda można by było w sumie tak sugerować, że tu można sobie wsadzić biżuterię. Nie jest to też zły pomysł, aczkolwiek lubię mieć na biżuterię taki inny kuferek, ala
może też wam kiedyś pokażę albo pokazywałam. Taki materiałowy w środku jest i on ma takie przegródki typowo, na przykład na pierścionki, na kolczyki, to się fajnie trzyma. A to jest plastikowe, więc no, raczej na biżuterię nie, ale na jakieś, wiecie, tusze do rzęs, pomadki, czy nie wiem, tutaj na przykład na korektor mały też się zmieści. Także w ogóle jestem zadowolona. Nie przedłużam, bo tyle mówię o tym kuferku, ale musiałam się z wami tym moim zakupem podzielić. A Ferciu, co tam robisz? Chodź do mnie. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę, opowiem. Właśnie mnie trochę do tego afera tutaj przypomniała mi, że chciałam wam powiedzieć o książce, gdzie śpiewają raki. Ja tę książkę, słuchajcie, już kończę. Tyle mi zostało. Chciałabym ją dzisiaj skończyć. Myślałam, że skończę ją wczoraj, ale wiecie, wczoraj w sumie powiem wam, bardzo dużo przeczytałam, bo tak miałam wieczór dla siebie i stwierdziłam, że tak, to jest czas na książkę. No i czytałam, 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 aż w końcu w pewnym momencie powiedziałam sobie, nie, stop Natalia, bo jutro nie będziesz miała czego czytać. Znaczy, mam inne książki do czytania, ale po prostu ta książka jest taka piękna, że aż... Ja mam, wiecie, takie ciarki podniecenia, takiego podjarania, jak myślę o tym, że wieczorem sobie siądę do tej książki i znowu zanurzę się w tej powieści i że się przeniosę do tamtego świata bohaterki. Przepiękna książka. Bardzo bym chciała obejrzeć sobie film, który powstał na podstawie tej książki, bo wiem, że powstał. Nie oglądałam go wcześniej ze względu na to, że po prostu chciałam, wiedziałam, że chcę przeczytać książkę, więc nie chciałam sobie zrobić takiego spoilera. Przepiękna książka. Trochę smutna. Nie wiem, jak się skończy. Natomiast w tym momencie, w którym ja teraz jestem, to trochę... tak się, nie wiem, zawiodłam. Raczej bym nie chciała, żeby tego wątku, który się pojawił w miarę pod koniec tej książki, w ogóle się pojawił. Moim zdaniem nie pasuje do klimatu od początku, jaki panuje w tej książce. Więc zobaczymy, jak się skończy, bo może puenta całej tej książki będzie taka, że będzie ona jakby dokańczać i scalać całość. Się przekonamy, ale serio, no na pewno ją dzisiaj już dokończę, bo tutaj nie jest dużo, to jest może jakieś, nie wiem, pół godzinki, godzinka czytania, nawet nie. I pewnie zacznę kolejną książkę, ale jeżeli się zastanawiacie nad nią, nie będę wam mówić, o co chodzi. W sensie, ja nie chcę wam zdradzać fabuły, bo to w ogóle przeczy temu, że żeby zachęcić kogoś, żeby ktoś sobie przeczytał i sam jakby poznał tą historię, ale generalnie ta książka opowiada o dziewczynie, która dorastała przy mokradłach od dziecka ku dorosłości i generalnie w ogóle nie miała styczności z cywilizacją, z życiem w mieście. Cały czas żyła sobie na tych mokradłach, przy tych bagnach, obcowała ze zwierzętami, z naturą, z roślinnością. No i przydarzają się jej różne wydarzenia, historie. Ma tam czasami jakieś problemy. Oczywiście przechodzi zawód miłosny, nawet nie jeden. I najlepsze w tej książce jest to, że my wchodzimy w ten świat właśnie natury. On jest pięknie opisywany i sięgając po tą książkę można się odprężyć. Po prostu sam ten opis natury nas odpręża, bo my automatycznie się wyobrażamy tam, gdzie bohaterka jest. Więc jeszcze raz, jeżeli jeszcze nie czytaliście lub na przykład obejrzeliście film, a chcecie sobie, jeszcze macie na przykład taki niedosyt, to książka, wow. Dajcie znać, jeśli wiecie, gdzie mogę obejrzeć sobie film, bo był w kinach stosunkowo chyba niedawno nawet. No ale ja nie byłam w kinie, bo wtedy jeszcze nie przeczytałam tej książki, więc dajcie znać, czy gdzieś w internecie można sobie obejrzeć. Nawet jeśli będzie trzeba wykupić tam jakiś abonament czy coś, to z chęcią to zrobię, bo ja bym po prostu z chęcią się wybrała teraz do kina na ten film. No ale że już go nie puszczają, no to cóż zrobię, nic nie zrobię. I właśnie o tym wspominałam, że teraz ten kuwerek zastąpi to coś. No nie był to jakiś zły system, ale wiecie, no to pięknie się prezentuje i nawet takie idealnie wysokie jest tutaj. Nie mierzyłam, kupiłam w ciemno,
No i się sprawdziło. Więc teraz sobie wszystko to poprzekładam i będę już korzystać właśnie z tego kuferka. Tego, jak to inaczej nazwać? Bo wiecie, kuferek to mi zaraz tu wybrzmiewa, że ktoś na przykład, nie wiem, mnie tam woła czy coś, bo że chodzi o mnie. A to jest pojemnik? No nie, to nie jest pojemnik, bo pojemnik to znowu byłby plastikowy. Walizeczka, o, walizeczka, może być, może być.